Michał Elwiro Andrioli był polskim rysownikiem, malarzem i ilustratorem. Pracował z wieloma wydawnictwami w różnych krajach i często zmieniał miejsce zamieszkania. W 1880 roku osiedlił się nad rzeką Świder na terenie dzisiejszego Otwocka. Tam właśnie Andrioli wybudował pierwsze Świdermajery, drewniane domki letniskowe o unikatowym stylu. Ich projekty parły na rosyjskich domach wiejskich oraz alpejskich chatach górskich. Stworzył ten styl jako styl domów letniskowych dla warszawskich mieszkańców, którzy latem potrzebowali rodzinnie wyjechać na wakacje. Powstała linia kolejowa, później powstała kolejka wąskotorowa, która ułatwiła bardzo komunikację z Warszawy do Otwocka. Jednocześnie trzeba pamiętać, że Otwock się już rozwinął bardzo jako uzdrowisko, ponieważ zachwalano bardzo powietrze w Otwocku, sosnowe, żywiczne lasy, które otaczały te tereny, dawały takie fajne, zdrowe powietrze, szczególnie polecane dla osób, które miały kłopoty z płucami. Więc taka informacja się rozprzestrzeniła, że tu jest bardzo zdrowo, w związku z czym ludzie wyjeżdżali na letniska. I styl Andriolego zaczęli naśladować inni. Zaczęto budować domy na letnisko dla siebie, ale jednocześnie też na wynajem. Styl Świdermajer właściwie sprowadza się do tego, że jest główna bryła budynku, która jest na ogół prostopadłościanem albo sześcianem i jest zaopatrzona w zestaw rozmaitych dobudówek. Najczęściej tymi dobudówkami były werandy. Były również dobudowywane rozmaite facjatki na górze, ponieważ dach na ogół był dwu- albo czterospadowy. Były również dobudowywane wieżyczki pierwotnie na tych budynkach. Ogólnie rzecz biorąc, był to taki styl romantyczno-bajkowy. Te domy budowane przez Andriolego i jego przyjaciół nad Świdrem już nie istnieją. Natomiast w okolicy przechowało się jeszcze bardzo wiele takich domów, które w zależności od tego, kto je użytkował, jak bardzo był zamożny, mógł sobie pozwolić na konserwację, zachowały się lepiej lub gorzej. Bardzo wielu ich już nie ma, bo spaliły się podczas wojny lub po wojnie, lub zostały rozebrane jako już nie nadające się do użytku, ale wiele z nich zostało zachowanych, szczególnie w Józefowie, ale mamy również przykłady w Aninie i w Radości, tam gdzie wojna nie była taka dokuczliwa, bo w Falenicy 19 września, może przypomnę, 1939 roku odbyła się tu bitwa całodzienna, podczas której Niemcy użyli artylerii i bardzo wiele wtedy domów tych drewnianych, najpiękniejsze domy przy dawnej ulicy Handlowej, właśnie domy w tym stylu, z pięknymi werandami rzeźbionymi, one wtedy uległy zniszczeniu. Ustawa, która wyszła w 1971 roku, która gwarantowała wszystkim pogorzelcom mieszkania zastępcze, sprawiła, że wiele osób, które mieszkało już w tych niewygodnych, zdewastowanych często mieszkaniach, czuło pokusę, żeby się właśnie z tej ustawy skorzystać i te domy były podpalane. Szczególnie w Falenicy wtedy zniszczeniu, w ten sposób znikło wiele pięknych domów, które na zewnątrz przynajmniej jeszcze dobrze się prezentowały, natomiast nie miały tych cywilizacyjnych udogodnień. Mayery były bardzo różne. Niektóre były budowane jako domy całoroczne i wtedy były porządnie konstruowane. Była tam woda bieżąca, była kanalizacja, było ogrzewanie.
na to i one były ocieplone i porządnie zbudowane. Pensjonat Abrama Gurewicza został wybudowany w latach 1906-1921. Na początku służył jako uzdrowisko, lecz podczas wojny zmieniono go w szpital dla żołnierzy niemieckich. Po wojnie pensjonat kilkakrotnie zmieniał właściciela, dopóki nie wykupiła go prywatna firma w 2014 roku. Spółka postanowiła odrestaurować cały budynek i przeznaczyć go na klinikę i centrum rehabilitacji z hotelem dla pacjentów. Znaczna część tych budynków, która była budowana na letniska wyłącznie, była robiona tak na chybcika i na chwilę. W związku z czym rzeczywiście konserwacja, remont takiego domu jest dosyć trudny. Szczególnie w obecnej sytuacji są inne zupełnie przepisy budowlane, przepisy przeciwpożarowe. Taki budynek musi spełniać wszystkie warunki, żeby ludzie mogli w nim żyć. Mieszkanie w Świdermajerze ma taki minus, że jest zimno, zimą przede wszystkim. Latem no to jest letniak, dobrze się mieszka, a zimą no trudno. Mieszkam tutaj od 2005 roku i rzeczywiście coraz to bardziej jest ten budynek zrujnowany. Pękają w środku w mieszkaniu ściany, odpadają tynki na przykład. Także no, coraz to większa jest ruina z tego. Remontowaniem Świdermajerów powinni się zająć ZGN albo miasto, nie wiem sama dokładnie tego. Chyba raczej tak. Dziewczyny tu pisały, lokatorki, różne pisma do ZGN-u, żeby ponaprawiać i do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Po prostu nikt nic z tym nie zrobi. Świdermajery ze względu właśnie na to, że to uzupełnienie, wypełnienie tych ścian jest z materiałów bardzo suchych, są obiektami, które jeżeli już dojdzie do pożaru, bardzo łatwo rozprzestrzeniają ogień, więc ten pożar szybko się nam rozwija, w związku z tym nasze działania są bardziej długotrwałe i bardziej intensywne. Przyczyną tych pożarów często może być stara instalacja elektryczna, z tego tytułu, że kiedyś te instalacje były przygotowane pod urządzenia, które miały dużo mniejszy pobór prądu. Teraz te urządzenia mają dużo większy pożar, więc niestety te instalacje nie wytrzymują. Myślę, że kolejną przyczyną są niestety zaniedbania ludzkie. Zaniedbania ludzkie w postaci nieczyszczonych, niekonserwowanych przewodów kominowych. Trudno tutaj mówić o podpaleniach z tego tytułu, że podpalenie musi być stwierdzone przez odpowiedni zespół powołany, który, tak jak wcześniej wspominałem, powołuje sobie policja po naszych zakończonych czynnościach. Jeżeli chodzi o miejsca na terenie powiatu otwockiego, to myślę, że takim najczęstszym miejscem są to niestety tereny nadwiślańskie, z tego tytułu, że występuje tam bujna, ale niestety też sucha roślinność. I najczęściej bezmyślność ludzka doprowadza do tego, że tamte pożary występują. Świdermajerzy nadal pociągają nas swoim wyjątkowym stylem i mają wielu wielbicieli. Te unikatowe budowle zyskały sławę również wśród nowoczesnej architektury. Obecni architekci inspirują się stylem Świdermajer, aby zaprojektować zupełnie nowe budynki, zachowując stary urok drewnianych detali. Głównie rzeczywiście projektujemy obiekty na linii otwockiej. Najwięcej jest ich w Józefowie, w Wawrze, tu w Otwocku, ale zdarzają się też obiekty, które projektowaliśmy na Śląsku, na Lubelszczyźnie i na Warmii. Zwykle to są miejsca, gdzie ludzie odpoczywają. Owszem, z tych podstawowych cech
to chyba główna, to jest plan krzyża. Te domy bardzo dobrze się projektują na planie krzyża, mają wtedy możliwość doświetlenia z każdej strony. Narożne okna też dają świetną perspektywę w ogród. Co więcej, dają możliwość w przypadku budynków na przykład takich jak restauracje po odciąg. To jest pierwsza rzecz, to jest taka wspólna dla Świdermajerów, to jest właśnie plan krzyża. No i oczywiście werandy, oranżeria, przeszklenia, różnego rodzaju ganeczki. Jest to tak zwana architektura addycyjna, gdzie dostawia się kolejne elementy i one współgrają z całym obiektem. Dla mnie to są nadal budynki po prostu współczesne z elementami ozdóbek świdermajerowych i z elementem werandy najczęściej. Werandy albo otwartej, albo szklonej. No nie nazywałabym tego Świdermajer. Już zostawmy tę nazwę Gałczyńskiego dla tych dawnych willi. Zresztą on to się troszkę przyśmiewał z tych willi, dlatego tak je nazwał. No, to nie była taka nazwa nadana z, powiedziałabym, wielkim szacunkiem, tylko raczej żartobliwa.